Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam was 1 czerwca, czyli dzisiaj jest Dzień Dziecka. Drogie dzieci, witam was bardzo serdecznie w tym odcinku i zapraszam na fantastyczny piątkowy odcinek. Proszę, zawołajmy. Good morning, Vietnam! Moi drodzy, moi kochani, moje drogie dzieci, witam was bardzo serdecznie w piątkowym odcinku 6 rano, jak zawsze oczywiście fantastycznym, bo biblijnym. Zanim oczywiście do odcinka i zanim do cytatu i zanim do Biblii, to pandzioch. W sensie zobaczcie szybko pandziocha. Skoro pandzioch zobaczony, skoro pandziocha już mamy filmowego, to oczywiście idźmy teraz do kwintesencji tego odcinka, czyli pięknego, cudownego zdania z Biblii. Bardzo ono się będzie dzisiaj zbiegało z tym dniem, który mamy, aczkolwiek nie wprost, ale zobaczycie, że to rzeczywiście jest o tym. Zdanie brzmi następująco. Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana Boga naszego. Moi drodzy, ten cytat z Psalmu 20 to jest bardzo dobry cytat na Dzień Dziecka. Mogłoby się wydawać, że trzeba by coś powiedzieć o Bożym dzieciństwie, o tym, że jesteśmy wszyscy dziećmi naszego Ojca i tak dalej, i to wszystko prawda, ale nie o tym dzisiaj cytat. Dzisiaj cytat o tym, na czym naprawdę dzieciństwo polega. A dzieciństwo, kochani, polega na tym, że mamy tatę, który jest najmocniejszym tatą na świecie. Widziałem kiedyś taką dziewczynę z taką koszulką, gdzie miała napisane: uważaj, jak do mnie mówisz, tam, czy uważaj, jaki względem mnie jesteś, bo mam tatę w niebie. Albo tam, a drugą wersję widziałem: uważaj, jak mnie traktujesz, i z tyłu było napisane: mój tata rządzi światem. I to jest dokładnie to. Kochani, dorosły człowiek szuka siły w różnych rzeczach tego świata. W rydwanach i koniach według tego psalmu, dzisiaj byśmy powiedzieli w nuklearnych siłach zbrojnych, albo w systemach bankowych, albo tam w polityce, albo w czymkolwiek innym. Nie. Dziecko Boże wie, że nasza siła jest w imieniu Pana Boga naszego. I na tym polega, kochani, dzieciństwo. Dziecko wie, że samo nie jest silne. Dziecko się boi bardzo wielu rzeczy. Dziecko, kiedy staje przed jakimś zagrożeniem, kiedy widzi psa, który szczeka, kiedy widzi jakieś zwierzę, którego się boi, kiedy widzi człowieka, który jest groźny, kiedy widzi ciemność, kiedy widzi różne niebezpieczeństwa, kiedy widzi przeszkody, samo się strasznie boi. Ale jeżeli tata jest obok, jeżeli tata trzyma za rękę, dziecko wszędzie pójdzie, wszystko zrobi, dziecko się niczego nie boi. Jeżeli tata chwyci za rękę, a jak potrzeba, to weźmie na ręce, czyli jeszcze dziecko będzie czuło, jego pierś będzie czuło się wtulone w niego, albo się schowa za jego nogą z tyłu, to się dziecko nie będzie bało, dlatego że wie, że tata obroni. Dlatego to jest taki dramat, mówię teraz oczywiście o takim ludzkim tacie, kiedy tego taty nie ma, kiedy ten tata zawodzi, kiedy ten tata nie broni, a już nie daj Boże, kiedy krzywdzi, kiedy ktoś, kto miał bronić, to jest w ogóle dopiero wyrwa w sercu. Kiedy ktoś, kto miał bronić, nagle zaczyna krzywdzić. Ale kochani, dzisiaj nie o takim tacie mowa, dzisiaj nie o żadnym ziemskim tacie, chociaż oczywiście byłoby super, żeby ziemscy tatowie tacy byli. Tatowie moi, kochani, jeśli tego słuchacie, ojcowie, bądźcie takimi ojcami dla swoich dzieci. Bądźcie obrońcami, nie krzywdzicielami. Bądźcie tymi, którzy trzymają za rękę i którzy tulą i którzy pozwolą się chować za nogę. Tatowie, bądźcie takimi. Ale dzisiaj oczywiście nie o tym. Tylko o tym, że kochani, bez względu na to, jakich tam mamy tych ojców na ziemi, nie? Obyśmy mieli jak najlepszych. Ale jakich mamy, to mamy tatę w niebie. I on naprawdę rządzi światem. I jak się jego za rękę trzyma, to człowiek się nie boi. To człowiek się naprawdę nie boi, bo to jest tata, którego się pokonać nie da. I kochani, na ten Dzień Dziecka, na ten dzisiaj 1 czerwca, życzę wam bardzo serdecznie właśnie tego. Zobaczcie dzisiaj, że macie tatę w niebie, który was trzyma za rękę. I nawet jeżeli tego nie czujesz, nie doświadczasz, ja wiem, część z was mi powie, ale ja, u mnie tego w ogóle nie ma. Uwierz, w sensie uwierz mi i uwierz. Na tym polega wiara, że wierzymy w coś, czego nie widać, w coś, czego nie da się doświadczyć. Uwierz, że tak jest, że on cię trzyma za rękę. I dzisiaj ty, córko i synu Boga, masz tatę, który cię trzyma za rękę i nie puści cię. Więc trzymaj tę rękę, wtulaj się w niego. Jak trzeba, to chowaj się za jego nogę, bo dzisiaj jest Dzień Dziecka, czyli Dzień Dzieci Boga. No
dobrze, gadał i nagadał. Moi drodzy, dzisiaj prawdopodobnie wy tego słuchacie 1 czerwca, to ja jestem pewnie w Rzeszowie, w sensie jeszcze mnie nie rano nie ma, ale będę po południu, bo mam w Rzeszowie jakieś takie dwudniowe spotkanie. Jak ktoś jest w Rzeszowie, to zapraszam, przyjdźcie na halę pod promie. Dzisiaj jest chyba dla młodzieży, a jutro jest dla wszystkich innych maści, jakie tylko tam istnieją. Więc serdecznie zapraszam, może się spotkamy w Rzeszowie. To tyle, kochani, widzimy się po weekendzie, bardzo was pozdrawiam, do zobaczenia w poniedziałek, miejcie najlepszy czas przez te 2 dni beze mnie. Wiadomo, beze mnie będzie super, nie? To do zobaczenia w męczarniach w poniedziałek, kiedy się znowu spotkamy. Ściskam was, błogosławię, pozdrawiam z Bogiem, pa!